kamera monitoringu nagrała moment zawalenia się kamienicy w Rybniku. Rybnik. Kamienica się zawaliła. Kamera nagrała katastrofę. Miejski monitoring w Rybniku uchwycił na nagraniu moment zawalenia frontowej ściany 19-wiecznej kamienicy. Do katastrofy budowlanej doszło w czwartek, o godzina 12.20. W piątek policja w Rybniku ustaliła, że część robotników, która na chwilę przed zdarzeniem opuściła kamienicę, była pijana. W czwartek doszło do zawalenia się frontowej ściany ponad stuletniej, zabytkowej kamienicy w Rybniku. Podczas katastrofy budowlanej nikt nie ucierpiał. Przeszukaliśmy gruzowisko. Nie ma poszkodowanych, powiedział Bogusław Łabęcki z Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku. Wcześniej w kamienicy prowadzone były prace remontowe. Wedle piątkowych ustaleń policji część robotników przebywających na terenie budowy była w stanie nietrzeźwym. Rybnik. Monitoring miejski uchwycił moment zawalenia się ściany. Miasto upubliczniło fragment nagrania z miejskiego monitoringu w Rybniku, na którym widać moment osunięcia się frontu zabytkowej, czterokondygnacyjnej kamienicy popularnego w Rybniku Świerklańca. Do zdarzenia doszło w ścisłym centrum miasta, przy ulicy Jana III Sobieskiego. Mimo popularności miejsca, bliska odległość od rynku miejskiego w Rybniku oraz obecności przechodniów nikomu nic się nie stało. Świerklaniec. Śledczy będą ustalać przyczyny katastrofy budowlanej. Na terenie Świerklańca prowadzone były prace remontowe. W budynku miała powstać nowa restauracja. Jak okazało się w toku postępowania, pracownicy firmy budowlanej w trakcie zawalenia się frontu kamienicy mieli przerwę. Część z osób przebywających na terenie była pijana. Śledczy już ogłosili, że będą ustalać, czy prowadzony remont oraz stan nietrzeźwości pracowników budowlanych mógł mieć związek z osunięciem się frontu. Policja będzie sprawdzać, czy na terenie przebywały wyłącznie osoby upoważnione do pracy w kamienicy. Obecnie teren dookoła Świerklańca jest odgrodzony i pilnowany przez policję. Z sąsiednich kamienic ewakuowano 7 osób.